Dobrze się biegało. 10 lutego odwiedziliśmy trasy biegowe na przełęczy Kubalonka, gdzie odbywała się rywalizacja w 38. Międzynarodowym Biegu Oistebniański Bruclik. Bruclik kolejny jak zawsze udany. Jest to według mnie jedna z najlepiej zorganizowanych imprez tutaj na Kubalonce. Startują zawodnicy zarówno nasi, jak i zagranicy. Są Czesi, są Słowacy. No i imprezie zawsze towarzyszy też ten akcent regionalny. Startują zawodnicy od przedszkola, a górna granica nie jest w jakiś sposób określona. Dystanse od 0,5 km do 15, który stanowi bieg główny. Dzisiaj była fajna trasa. Fajnie było narty posmarowane. Trasa była dobra. Mam drugie miejsce. No, trasy są ogólnie bardzo ciężkie, trudne, ale ogólnie dobrze. Bardzo dobre warunki, przygotowane trasy, super. Także bardzo świetnie, super. Trudna, tu jest na Kubalonce trudna trasa. Dużo podbiegu. To dobrze, że trochę zjazdów, to się odpocznie, ale podbiegi ostre. Biegi Oistebniański Bruclik to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także niesamowita atmosfera na trasie. Komu kibicujemy? Wszystkim! A wszystkim zawodnikom należy kibicować. Bezwzględnie. A szczególnie naszej tu faworytce Danusi, która już wygrała w swojej kategorii. O czym to się rozmawia przy trasie Bruclika? No, to dyskutujemy o zawodnikach, dyskutujemy o... próbujemy sądować, jak to będzie, który wygra, czy się uda, czy się nie uda, czy Bruclik zostanie w Istebnej, czy wyjedzie do Bielska. A czemu miałby wyjechać? No, bo ten zawodnik, który prowadzi, jest z Bielska. Dlatego. Ale ten drugi razem z nim, który jadą razem, jest z Istebnej. No i tak sądujemy. Pani już jest po zawodach. Jak pani ocenia dzisiaj trasę? To ciężka? To znaczy, trasy na Kubalonce z reguły są dość ciężkie. Z tym, że no bardzo dobrze przygotowane, fajnie się leciało, narty przygotowane, no trochę kondycji, no i można biec. A na mecie atmosfera była już prawdziwie góralska. Z koniakom agromy. Dla was sobie to kabeckę wam ciepła dać, bo nie chcecie pić, to przynajmniej sobie się kabeckę ocieplili przy naszej muzyce, sobie się rozkręcili. A to jest podstawowy doping. Jak nas czują, to tym bardziej przyspieszają sobie nas dogonić, są przylecieć kłóną, sobie też się pobawić. I się też należy. Mamy te takie instrumenty rozmaite, są heligonki dwie, tam o taką wielką historię z roku 26. No niech se pan wyobrazi. Instrumenty tu diabelskie, skrzypce, pięknie ciągną. Tu mamy oczywiście kolega na basie gro i jeszcze jedną piękną heligonkę, już taki nowce wydani. A to jest saksofon od początku świata. Ruła, jeszcze żadnemu się nie udało jej wyprościć. Ja rekreacyjnie jestem, tak jest, nie mogę gonić, no jestem niestety. Ale to jest pan Paweł Gorzałka, ja to muszę powiedzieć. Tak jest, jestem. Zawodnik z taką historią, z tyloma osiągnięciami, z tym, że w tej chwili stan zdrowia nie pozwala, nie? Prawda, panie Pawle? Tak, no. Pan Paweł może coś tam więcej powiedzieć? Pewnie pan ma dużo różnych ciekawych wspomnień związanych z Kubalonką. Z Kubalonką mam bardzo dużo wspomnień, ponieważ tutaj biegałem jako zawodnik. Biegałem tutaj przez długie lata. Wygrałem tutaj Mistrzostwa Polski na 50 km. I też z zawodu Oistebniańskiej Bruclik wygrałem 16 razy. No. 5 razy dostałem Bruclik, a później już zmienili do innej grupy, dawali już. No, się im znudziło, że ciągle wygrywam i później zmienili grupę. Ale wygrałem tutaj bardzo dużo różnych zawodów. Nie tylko Bruclik, ale inne zawody tutaj były. No a teraz tylko rekreacyjnie chodzę, ponieważ stan zdrowia, jak tu koleżanka mówiła, nie pozwala mi na to, żeby gonić tak. Tylko spokojnie można. Jego i nasza!
Ta impreza jest też, oprócz tego, że ma znaczący wymiar pod względem takiej, powiedzmy, nawet symboliki, bo Trójwieś Beskidzka, którą stanowi Istebna Jaworzynka i Koniaków, jest przede wszystkim związana z tradycją narciarską. Stąd pochodzi mnóstwo ludzi, którzy byli olimpijczykami, osiągali wysokie wyniki, mistrzowie Polski, także i w skokach narciarskich, ale generalnie tutaj istebniańska ziemia to są głównie biegacze i dwuboiści także. Zwycięzcą 15-kilometrowego biegu głównego został Paweł Kliż, reprezentujący LKS Klimczok Bystra. Tuż za nim finiszował Mateusz Ligocki. Bardzo dobrzy zawodnicy, między innymi tam jest mój syn, który zajął drugie miejsce. Właściwie rozstrzygnął to ostatni podbieg, na którym zaliczyłem upadek i kolega tutaj Paweł wyprzedził mnie. Myślę, że dobry bieg, dobry trening. Zawody to najlepszy trening dla nas. Brawa dla zawodnika, 15 km, niecałe 40 minut. Teraz na chwilku mogę mnie pocelebrować troszeczkę, pomalutku. Całe zawody mamy już za sobą. Organizacyjnie poszło wszystko bardzo dobrze. Widzimy, że zawodnicy są zadowoleni. Uśmiechnięci, szczególnie ci najmłodsi, którzy są już udekorowani. Dla każdego mieliśmy medale, posiłek. Wszystkiego wystarczyło. Tak więc jesteśmy bardzo zadowoleni i teraz spokojnie możemy dekorować tych najstarszych zawodników i oczywiście wręczać nagrodę główną istebniański Bruclik. Oczywiście bardzo, bardzo się cieszymy, że mogłyśmy wystartować. Tutaj ja jestem z Tarnowa, koleżanka z Częstochowy. Częstochowy jestem, tak. Opowiadamy, jak silną pasją jest dla nas bieganie na nartach biegowych. Warto było tu przyjechać właśnie do Istebnej? Tak, oczywiście. Wspaniała trasa, rewelacja, bardzo ostre zjazdy i bardzo mocne podbiegi, więc generalnie cały czas interwał. Jest to fajna zabawa, można fajnie spędzić czas. Wie pan, co tu dużo mówić, no jak z góry jechały dobrze, a pod górę nie chciały, jeszcze lepiej, tylko do tyłu. Nie no, fantastycznie, była taka zdrowa rywalizacja między koleżankami i nami, a trasa przygotowana bardzo dobrze, to fantastycznie ogólnie, no wrażenia mamy super. Ale ja już szedłem w to, że biegam na zawodach, no to jak żeby przygotować się do zawodów, to trzeba biegać po trasach takich właśnie jak tutaj. Dla przyjemności fajnie biega się. Dla zdrowia, dla samego siebie, dla lepszego samopoczucia i ogólnie też. No jednak rekreacyjne jest, bardzo zdrowo i polecam wszystkim. Dla zdrowa. Zdrowie i rywalizacja. A fajnie, jak już się jest po biegu, to potem się fajnie ogląda, jak inni się męczą. Trasy są bardzo, bardzo ciężkie. Myślę, że dzisiejsza trasa jest trudniejsza niż była na mistrzostwach świata juniorów i nie jedna na Pucharze Świata. Fajnie, nie tylko, że to mówię, to już nie te lata, co się biegało, także, ale myślę, no trudno takich ludzi spotkać, jak co 49 lat biegają. Nie? I tą imprezę pamiętam od początku, kiedyś było gorzej, bo Bruclika się nie dało wygrać, bo zawsze był w najstarszej kategorii i za moich czasów, mimo wszystko, że wygrałem dwa razy ten bieg, nigdy Bruclika nie dostałem, no ale takie czasy. Bruclik będzie organizowany do końca świata. Na pewno. To jest sztandarowa impreza i nie wyobrażam sobie, żeby Istebna czy Kubalonka była bez Bruclika. Chociaż w przeszłości bywało różnie, zwłaszcza, że pogoda czasami próbowała nam płatać figle. Niemniej jednak zawsze imprezy dochodziły do skutku i zawsze były udane, to trzeba podkreślić. Czy da się ten Bruclik? I nie miejsce wiem. Trzecie w zobaczymy. Mężczyzn. Musiałbym się ożenić gdzieś tutaj. Mistrzów polskich górników. To by się przydało. 70 lat i powyżej. Jaka jeszcze musi mieć koszulę taką góralską też, nie? I kobietę. Brawo! No i kobietę, żeby go ubrała. Drugie miejsce
Edward Kurek. Dwoje, czyli taką, jak to starzy ludzie mówili, że bukowo. I miejsce pierwsze. Sławomir Kraśniewski. Zagorzewa. Ilu tych zawodników jeszcze zostało na trasie? Jeszcze jeden na trasie, proszę pana, został. I nie możecie się doczekać tutaj? Nie, to on jest wolniejszy troszkę i proszę pana, trzeba czekać, bo to jest zawodnik. I trzeba na niego poczekać. Choćby nawet godzinę, ale będziemy czekać.